prawa miejskie miastu zostaną nadane. Jeżeli można, o królewska paro, ja, Maćko z Sandomierza, niegodny prawdzie owej roli, bowiem ani słowem, ani pismem rzeczy waszych i czynów waszych opisać nie jestem godzien. Przeto, jakżeście poruczyli, tak tedy dane mi będzie odczytać akt, który prawa nada owemu, teraz już można powiedzieć, cite, ans miastu. Oznajmiamy, komu należy, wszystkim obecnym i przyszłym, czytając ten oto dokument, wiadomość o mającym, jako chcąc miejsca pójść do naszego królestwa, przez zakładanie miast zaludniać, do większego użytku przyprowadzić zgromadzeniem ludzi i lepiej rozszerzać. Na pokorne prośby Jego Ekscelencji arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Trąby z Sandomierza i kapituły arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w granicach dóbr tegoż arcybiskupstwa w Łęgonicach, stosownym dla nich miejscu, które sobie obrali, miasto pozwoliliśmy założyć i łaskawie przez szczodrobliwość naszą niniejszym pozwalamy. Któremu to miastu tamże założyć się mającym nadajemy prawo miejskie, które inne miasta naszego królestwa używają, a mianowicie prawo teutońskie, magdeburskim zwane, na wieczne czasy trwać mające. Nadto zezwalamy miastu na pobieranie pożytków z cotygodniowych targów. Rajcy tegoż miasta i wójt będą odpowiadać przed zarządcą tych dóbr kapituły gnieździeńskiej i w tej kapitule będą oddawać cześć pożytków. Na świadectwo tegoż pisma pieczęć nasza jest przywieszona. Działo się to roku pańskiego 1420 w Krakowie w obecności arcybiskupa gnieździeńskiego, kanclerza Królestwa Polskiego, wojewody i kasztelanów i rycerstwa naszego. Ten dokument świadczy, że Łęgonice będą miastem. Viva król! Viva królowa! Viva! 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 A potem zapraszamy Państwa tutaj, żeby odwiedzić wszystkich strażaków, wszystkich rzemieślników, którzy kultywują. Prezentuj! Zdjęciami naprzód! Marsz! Raz! 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 No, 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 no. Gój! Tak jest. Raz!
polu do końca. Sensownego repertuaru jeszcze raz, czyli chcieli pokazać jeszcze raz, w jaki sposób ta piechota atakowała. Wybudował pierwszy w historii Polski most pontonowy. Tak. Sam jeden. I pierwszy nie trafił. Drugi zdjęty.